Konferencji prasowej zorganizowanej przez Klub Radnych Koalicja Obywatelska. Przypomnę, że jakiś czas temu jako Klub Koalicji Obywatelskiej zachęciliśmy naszych mieszkańców do wzięcia udziału w konsultacjach. Konsultacje związane z opłatami z tytułu gospodarowania odpadami. Szanowni Państwo, wszyscy wiemy, ja to znowu będę przypominał, że od jakiegoś czasu funkcjonuje znowelizowana ustawa tak zwana śmieciowa, która daje możliwość gminom, samorządom do tego, aby ewentualne braki w systemie gospodarowania odpadami, oczywiście finansowe, mogły gminy, samorządy dokładać, aby ten system się bilansował. Oczywiście mamy też gdzieś tam z tyłu głowy słowa skarbnika miasta Grudziądza, pana Tomasza Szczechowskiego, który w rozmowie z przedstawicielami chociażby Regionalnej Izby Obrachunkowej mówił, że jednak samorządy jakby dostają sygnał, aby nie nadużywały tego. Oczywiście to też nie jest jakby clue tego, ale trzeba też o tym pamiętać, że instytucje, które kontrolują, sugerują jakby, żebyśmy tego nie nadużywali. Ale wracamy do meritum. Oczywiście poprosiliśmy naszych mieszkańców, aby wypowiedzieli się w sprawie funkcjonowania systemu opłat za gospodarowanie odpadami. Przypomnę, że w tegorocznym systemie brakuje już 870 tysięcy i tę kwotę z budżetu trzeba będzie przeznaczyć na to, aby system się zbilansował. Wiemy także już, że w roku 2022 brakować będzie około 1 200 tysięcy złotych, aby ten system niejako, powiem kolokwialnie, wyszedł na zero, a więc te pieniądze będą musiały się znaleźć w naszej ocenie z budżetu, aby ten system zbilansować. Ale poprosiliśmy także naszych mieszkańców o to, aby wypowiedzieli się jakby w dwóch kwestiach. Czy chcą obniżki opłaty, która, przypominam, obowiązuje teraz 28 zł. Każde obniżenie, przypominam, o złotówkę, to jest około 1 000 000 złotych skutku dla budżetu. To oczywiście mniej szeroko rozumianych inwestycji w naszym mieście. A więc pytaliśmy, czy chcą tego, aby ta opłata była obniżona, a jednocześnie było mniej realizowanych inwestycji w mieście. Czy też chcieliby ewentualnie utrzymania stawki 28 zł i oczywiście realizowania planowanych inwestycji budżetowych. Przypomnę także, że podczas sesji pan prezydent Maciej Glamocki sugerował, mówił o tym, że najprawdopodobniej ta stawka w roku 2022 zostanie utrzymana na poziomie 28 zł. Ale dla nas było jak najbardziej cenne i wiążące wskazówki od naszych mieszkańców i zwróciliśmy się z prośbą, aby drogą mailową lub też telefoniczną do 2 grudnia mieszkańcy wzięli udział w tych konsultacjach. Dopowiem, że ponad 260 mieszkańców wzięło udział w tych konsultacjach, natomiast o szczegółach Paweł Nawolski. Szanowni Państwo, serdecznie dziękujemy wszystkim mieszkańcom, którzy wzięli udział w zorganizowanych przez Koalicję Obywatelską konsultacjach. Tak jak radny Tomasz Smolalek stwierdził przed chwileczką, przekazał taką informację, w sumie otrzymaliśmy opinię od 267 osób. Niektóre z nich były krótkie, inne nieco bardziej rozbudowane. Z tych 267 osób 176 osób stwierdziło, aby stawki opłat za gospodarowanie odpadami pozostały na obecnym poziomie. 27 osób odpowiedziało się za obniżeniem stawek i jednoczesnym realizowaniem inwestycji. 64 osoby stwierdziły, że oczekują obniżenia opłat za gospodarowanie odpadami. Wśród osób, które oczekiwały obniżenia stawek, część, bodajże 23 osoby, wskazywała alternatywne źródła finansowania tzw. dziury budżetowej powstałej na skutek obniżenia opłaty za gospodarowanie odpadami, gdzie złotówka równa się 1 000 000 w skutku dla budżetu. Jako alternatywne źródła finansowania wskazywano zaprzestanie finansowania Olimpii, GKM-u i GIM-u. No, my uważamy, że zaprzestanie finansowania GKM-u i Olimpii spowodowałoby w stosunkowo krótkim czasie de facto no, likwidację tych dwóch miejskich spółek sportowych. Natomiast brak dokapitalizowania GIM-u spowodowałoby taki skutek, iż grudziąckie inwestycje medyczne nie miałyby środków na opłatę zobowiązań finansowych zaciągniętych na budowę i wyposażenie naszego grudziąckiego szpitala. Także no, tutaj nawet jeżeli większość mieszkańców popierałaby te rozwiązania, trzeba byłoby wiedzieć, z jakimi skutkami one się wiążą. Część mieszkańców z tych 23
wskazywała rezygnację z podwyżek diet radnych. Rada Miejska Grudziądza nie podjęła żadnej uchwały dotyczącej podwyżek. Mało tego, w przyszłorocznym budżecie miasta zaplanowane są środki w tej samej kwocie, czyli 420 tysięcy złotych, które obowiązują w 2021 roku, czyli nie ma wzrostu diet radnych w 2022 roku w projekcie budżetu na tamten właśnie rok. Zmniejszenie środków na pomoc społeczną. No, szanowni Państwo, solidarność społeczna wymaga od nas tego, aby pomagać tym osobom najsłabszym. Chcielibyśmy, aby Polska była krajem bogatym, żeby tych osób potrzebujących wsparcia, chociażby z Miejskiego Środka Pomocy Rodzinie, było jak najmniej. No niestety, do doskonałości nam jako krajowi daleko jeszcze. W związku z tym no, musimy wspomagać osoby najbardziej potrzebujące tego wsparcia, czy to chociażby w postaci paczek żywnościowych, czy dodatków mieszkaniowych, czy innej szeroko rozumianej pomocy społecznej. Kolejna część mieszkańców stwierdziła, żeby realizować mniej inwestycji w placówkach oświatowych. No my jako Klub Radnych Koalicja Obywatelska no, nie wyobrażamy sobie, żebyśmy nie realizowali inwestycji, tak bardzo potrzebnych inwestycji w placówkach oświatowych. To od jakości kształcenia młodych ludzi zależy, jak będzie funkcjonowała Polska w przyszłości, więc powinniśmy możliwie jak największą pulę środków z budżetu miasta przeznaczać, to robimy w ostatnich latach bardzo intensywnie, na inwestycje w oświatę, bo przyszłość Polski zależy od przyszłości młodych ludzi, a ta zależy od jakości ich kształcenia. No i kolejna kwestia to rezygnacja z grudziąckiego budżetu obywatelskiego. Szanowni Państwo, nie ma takiej możliwości prawnej, ponieważ grudziącki budżet obywatelski, jak i budżety obywatelskie innych miast są obowiązkowe, zostały zapisane w ustawie o samorządzie gminnym. My jako miasto, jako Grudziądz musimy mieć budżet obywatelski. Zresztą też to jest idea, która angażuje społecznie mieszkańców naszego miasta, dlatego też nie wyobrażamy sobie, żeby tego budżetu obywatelskiego nie było, nawet jakby ten zapis ustawowy nas nie obowiązywał. Wśród osób, które stwierdziły, aby stawki opłat za gospodarowanie odpadami pozostały na obecnym poziomie, jednocześnie opowiedziały się za realizacją zaplanowanych w przyszłorocznym budżecie inwestycji, część, 48 osób, podkreślało, jak ważne jest realizowanie w naszym mieście właśnie tych konkretnych inwestycji oraz wskazywało inne oczekiwania mieszkańców. Najczęściej były to remonty dróg osiedlowych, bo wiemy, że tych jeszcze w Grudziądzu jest dużo do wyremontowania, ale także budowa basenu chociażby dla północnej czy centralnej części miasta. W związku z tym tak wyglądają te wyniki naszych konsultacji. I tutaj o podsumowanie prosiłbym, co dalej z tym zrobimy. No przekażemy panu prezydentowi. I tak, oczywiście. Przekażemy panu prezydentowi, który no, wiemy doskonale, bo byliśmy także w kontakcie bacznie, a właściwie żywo był zainteresowany. A więc te wyniki przekażemy. No i oczywiście chcemy podkreślić, że cały czas funkcjonuje zespół, który został powołany zresztą na prośbę Rady Koalicji Obywatelskiej. Tak się utarło mówić o tym zespole, zespół śmieciowy. I w trakcie, podczas kolejnych obrad, szanowni Państwo, nadal będziemy się przyglądać temu i szukać możliwości, aby ten system przede wszystkim bilansował się, aby w tym systemie nie było żadnych luk i oczywiście, żeby on był jak najbardziej wygodny i bezpieczny dla portfeli naszych mieszkańców. Jeszcze też dodam, ponieważ podczas ostatniego spotkania właśnie tego zespołu, o którym mówił przed chwileczką przewodniczący Tomasz Smolarek, dostaliśmy takie też wyliczenia, bo też takie sugestie były z naszej strony, jakie oszczędności przyniosą na przykład dla mieszkańców likwidacja składowiska Przoku przy ulicy Składowej. No to byłaby złotówka mniej w funkcjonowaniu tego systemu, w przeliczeniu na mieszkańca, ale spowodowałoby to z drugiej strony uciążliwość dla mieszkańców, ponieważ większość mieszkańców wywozi wielkogabarytowe odpady, bądź też poremontowe właśnie do Przoku na Składowej. Tam zdecydowanie większa jest liczba tych odpadów niż w Zakurzewie. To jest złotówka i złoty 20 mniej, gdybyśmy zrezygnowali całkowicie z mycia pojemników. Tyle mniej więcej to w przetargach wychodzi, czyli no pytanie, czy chcemy na przykład mieć 2,20 mniej i w związku z tym nie mieć brudne pojemniki,
kamienniki i wywozić wielkogabaryty do Zakurzewa, co wiąże się też z kosztami związanymi z odległością chociażby i z dowozem tych wielkogabarytów, czy też nie. Ale też popatrzmy na ten system gospodarowania odpadami, tak jak na funkcjonowanie naszych gospodarstw domowych. Tak? Każdy z nas szuka oszczędności. My też szukamy tych oszczędności w ramach tego zespołu w systemie gospodarowania odpadami. Jak możemy oszczędzać w mieszkaniu, funkcjonując? Tak? No możemy mniej światła świecić, możemy mniej wody zużywać, możemy skręcić grzejniki i siedzieć w chłodnym, no ale to też nie do końca temu wszystko ma służyć. W związku z tym, że szeroko planowane są podwyżki jeszcze w przyszłym roku cen energii i tak dalej, w związku z tym tych oszczędności w gospodarstwach naszych domowych jest bardzo trudno znaleźć i tak samo jest w systemie gospodarowania odpadami. Chociażbyśmy, nie wiem, jak przyglądali się, no to wielkich oszczędności nie spodziewajmy się, że tam znajdziemy. Trzeba zrobić w każdym razie możliwie jak najwięcej, aby uszczelnić system poboru opłat. Czy to, co pan przed chwilą powiedział, można uznać za odpowiedź na pytanie, jaki jest na razie efekt pracy zespołu? Znaczy, na razie efekt pracy jest zespołu taki, na tym etapie jesteśmy, że poznaliśmy w sensie na chwilę obecną trzy takie kierunki, w których można byłoby znaleźć jakieś oszczędności. Te dwa przed chwileczką wymieniłem. Trzeci to jest nie wysyłanie w formie papierowej, tylko w formie elektronicznej grafiku odbioru odpadów, ale to byłoby 8 groszy raptem mniej. Także śladowe oszczędności. Kolejne, że tak powiem, prace zespołu będą polegały na tym, że będziemy chcieli zagłębić się w ten temat, o którym mówił pan radny Krzysztof Kosiński, czyli budowy małych szoków na osiedlach, ale już dzisiaj wiemy, że jest to bardzo kosztotwórcza inwestycja, która, no pytanie, czy podołalibyśmy finansowo. Natomiast z każdą propozycją, nawet taką, nad taką trzeba się pochylić, bo jest to jakieś rozwiązanie, które być może przyniesie oczekiwaną obniżkę. Natomiast tylko jeszcze się odniosę do tego, co mówił radny Paweł Napolski. Likwidacja PSZOK-u i ewentualne włożenie wielkogabarytowych rzeczy do Zakurzewa pewnie byłoby jeszcze jakoś przez mieszkańców akceptowalne, ale brak mycia pojemników, Szanowni Państwo, w okresie letnim, gdzie możemy spodziewać się dużych upałów, byłoby to z pewnością już duże, no nazwijmy to, utrudnienie dla samego funkcjonowania mieszkańców na osiedlach i tak dalej. A więc tu jest to oczywiście propozycja, która gdzieś tam pojawiła się na stole, nad którą oczywiście my się pochylimy, będziemy się nad tym zastanawiać. Natomiast pytanie, czy nie warto byłoby także zapytać wtedy mieszkańców o to, czy w takich konsultacjach jak teraz, czy chcieliby na przykład likwidacji jednego PSZOK-u, czy też nie mycia pojemników. No i też, Szanowni Państwo, jeszcze, tak jak powiedział radny Smolarek, będziemy konsultować funkcjonowanie tych mini PSZOK-ów ABC czy AB, tak? Z tą osobą, która je zainicjowała w Polsce. Będziemy w ramach zespołu mieli taką wideokonferencję z panem doktorem i na ten temat będziemy dyskutować, ale też należy pochylić się i to w ramach zespołu na pewno też uczynimy, czy są możliwości, albo jakie byśmy musieli podjąć działania, aby takie możliwości były, wprowadzenia w Grudziądzu in-house'u, bo w chwili obecnej no, jest to albo niemożliwe, albo z jednej strony nieopłacalne, dlatego trzeba się pochylić też jeszcze nad tym, no ale na wiele czynników nie mamy wpływu, chociażby jak koszty pracy, koszty energii, koszty paliwa i tak dalej, a to głównie determinuje funkcjonowanie tego systemu. Na koszty pracy macie wpływ, bo wcześniej sugerowałem, żeby zweryfikować albo zrobić audyt zatrudnienia w wodociągach, gdzie powstały sztuczne stanowiska pracy. Patrz, przewodniczący Rady Miejskiej Grudziądz. Zgadza się, na to możemy taki audyt przeprowadzić. Pewnie będziemy na ten temat rozmawiać. Jest też komisja rewizyjna, bo każdy z radnych, komisja rewizyjna wiem, że planowała takie działania, mimo że w naszej ocenie one nie są do końca zgodne z prawem, ale takie działania planowała, więc czekamy też na wyniki pracy komisji rewizyjnej, to z jednej strony. Z drugiej strony każdy radny może taką interwencję podjąć, aczkolwiek kwestie
osobowe są kwestiami objętymi szczególną ochroną prawną, w związku z tym trudno będzie z dostępem do informacji, ile dana osoba w danej spółce zarabia. To jest ta kwestia. Ale też, szanowny panie redaktorze, były ogłaszane przetargi. Pragnę zaznaczyć, że miejskie wodociągi i oczyszczalnia w Grudziądzu przystąpiły zarówno do przetargu na zagospodarowanie odpadów i w 2020 roku przystąpiła jeszcze inna spółka i miejskie wodociągi no po prostu rozwaliły system, wygrały po prostu znacząco niższą stawkę proponując. To jest jedna kwestia. A druga kwestia to jest przetarg, który był organizowany na wywóz odpadów, odbiór odpadów, gdzie miejskie wodociągi też stosunkowo niską stawkę dały. Dzięki temu nadal funkcjonują w tym obszarze miasta, w którym funkcjonowały wcześniej. To podkreśla też, że są konkurencyjne na rynku. Aczkolwiek, tak jak pan redaktor mówi, na pewno warto przyjrzeć się tym kwestiom i mam nadzieję, że komisja rewizyjna, która miała w planie takie działania, poinformuje Radę Miejską o wynikach pracy w tym zakresie. Ja mam jeszcze pytanie, bo tu przedstawiliście te liczby dotyczące tych konsultacji. Jak w ogóle wy je oceniacie i podsumowujecie te? Znaczy ja jestem bardzo zdziwiony, ale pozytywnie i zaskoczony, bo ja myślałem na początku, że no nie wiem, jak zadzwoni 30 osób, to będzie dużo, tak? No nie spodziewałem się, zapewne też dzięki Państwu, że w mediach taka informacja się pojawiła, to też gdzieś wpłynęło do mieszkańców i mieszkańcy zadzwonili, także na pewno pozytywnie, niby to 276 osób, 267 osób dla 100-tysięcznego miasta to nie jest dużo, ale jeżeli weźmiemy pod uwagę, że to był raptem tydzień, dostęp do informacji też jest w pewnym sensie jakiś może i ograniczony i ta aktywność mieszkańców mogłaby być wyższa w różnych obszarach funkcjonowania, to dla nas to jest bardzo satysfakcjonujący wynik, jeżeli chodzi o liczbę osób biorących udział w konsultacji. To można przyjąć, że mieszkańcy nie chcą ogłosić? Właśnie, czy to można uznać za grupę reprezentatywną na przykład, bo to jest 200 osób, tak? Znaczy dla nas pozytywne jest to, że udało nam się zaktywizować 267 osób. To też pokazuje, że ludzie chcą brać udział w tego typu przedsięwzięciach. Podejrzewam, że gdybyśmy wydłużyli ten czas jeszcze może o tydzień, ten wynik byłby zupełnie inny. Co ciekawe, w ostatnich trzech dniach, bo do drugiego właściwie zbieraliśmy te informacje, było chyba największe zainteresowanie tak naprawdę. Natomiast to daje przynajmniej nam, Radnym Koalicji Obywatelskiej, taki sygnał, że warto wychodzić z taką inicjatywą do mieszkańców. Tak jak powiedziałem, chociażby o likwidacji PSZOK-u, czy też o możliwości rezygnacji z mycia pojemników, czy też z jakąkolwiek inną inicjatywą, aby aktywizować mieszkańców, którzy są jak najbardziej zainteresowani tego typu konsultacjami, że mogą wyrazić swoje zdanie. Nierzadko podczas spotkań ludzie po prostu wstydzą się nawet zabrać głos. Tu niejako po drugiej stronie słuchawki, czy też po drugiej stronie komputera poprzez maila łatwiej zadać to pytanie lub też łatwiej sprecyzować swoje oczekiwania. I tu cieszymy się, że udało nam się, raz jeszcze podkreślam, zaktywizować tyle osób. Pewnie gdybyśmy to wydłużyli o kolejne kilka dni, dzisiaj nie mówilibyśmy o 267, ale może o 400 mieszkańcach, którzy wypowiedzieli się. I to jest cenna informacja, którą pozyskaliśmy my i z której powinien czerpać wiedzę także pan prezydent Maciej Glamowski. Ja jeszcze chciałem dopytać, bo tutaj powiedzieliście, że przedstawicie wynik prezydentowi. Ja rozumiem, że na przykład jeżeli wynik byłby inny, to byście, nie wiem, zakładali, że szukamy inwestycji. Też wynik znaczy, byście brali pod uwagę. Tak, oczywiście. Byście szukali inwestycji. Oczywiście, dlatego. A teraz to data nie jest do tego, żeby nie starać się zmieniać stawki, o obniżenie. Data, panie redaktorze, konsultacji, zakończenia konsultacji nie była przypadkowa. Było to 2 grudnia, ponieważ 3 grudnia była zaplanowana posiedzenie Komisji Budżetu, gdzie Komisja Budżetu przedstawiała, w cudzysłowie mówiąc, poprawki do budżetu. I my byliśmy przygotowani. To mieliśmy ten wytrych właśnie. My byliśmy przygotowani na to, że jeżeli mieszkańcy będą chcieli, no to jakiś losowo będziemy musieli wybrać inwestycje, albo te, które najmniej w jakość wpłyną, albo gdzie najmniej ludzi mieszka, nie wiem, nawet to było dla nas skomplikowane. I jak wybrać te inwestycje, jeżeli wszystkie są potrzebne, a nawet więcej jeszcze jest potrzebnych. W związku z tym my chcieliśmy otrzymać od mieszkańców te informacje do 2 grudnia, do godziny tam 15, żeby mieć czas jeszcze przez chociażby noc i do godziny 11 następnego dnia je przeanalizować, te, które wpłyną jako ostatnie i no, też podjąć jakieś decyzje, bo to są decyzje klubowe nasze, także musieliśmy
przedyskutować to jeszcze ewentualnie i złożyć stosowne poprawki do budżetu. Złożyliśmy poprawki do budżetu, ale nie dotyczące właśnie obniżenia środków na inwestycje, wręcz przeciwnie, na podwyższenie nieco, tam o 300 z hakiem tysięcy, nie, tak, o 300 tysięcy na inwestycje. W związku z tym, jeżeli byłaby odpowiedź mieszkańców, chcemy obniżenia, no to byśmy musieli wskazać jakieś inwestycje albo wnioskować do prezydenta, żeby w ramach trybu jakichś innych konsultacji, które wycinamy, inwestycje, nie wiem, trudno to powiedzieć, ale liczyliśmy się z tym, że jeżeli mieszkańcy powiedzą tak, nie chcemy inwestycji, a obniżcie nam stawki o złotówkę, no to okej, no to trudno, no wola mieszkańców, tak? No. Jasne, dziękuję.